Energetyka to obecnie temat bardzo aktualny. Zawsze była to sprawa ważna, ale w świetle napięć geopolitycznych rozwój własnych badań technologicznych w tym zakresie i bezpieczeństwo energetyczne kraju stały się priorytetem dla państwa. W takim kontekście warto przybliżyć historię instytucji, która w ramach swoich działań prowadzi m.in. badania poświęcone jednej z bardziej ekscytujących technologii, jaką jest atom. Zapraszamy na materiał serii Instytucje Polskiej Nauki, w którym przedstawimy Instytut Fizyki Jądrowej. Jeżeli oglądasz nas w serwisie YouTube, nie zapomnij o subskrypcji i włączeniu powiadomień, dzięki czemu nie przegapisz kolejnych filmów popularno-naukowych na naszym kanale. Pełna nazwa placówki, będącej tematem tego materiału, brzmi Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego, Polskiej Akademii Nauk. Jest on jedną z wiodących instytucji badawczych w Polsce i światowej sławy ośrodkiem badań nad fizyką jądrową. Te słowa wypowiadamy z całą stanowczością. Tak jak udowodnimy w tym materiale, naprawdę mamy w Polsce ośrodek badawczy, który swoimi badaniami już nieraz przykuł uwagę świata. Założony w 1955 roku, Instytut Fizyki Jądrowej ma długą historię doskonałości naukowej. Ale zanim pochwalimy się dokonaniami naszych rodaków, odpowiemy na pytanie bardziej ogólne. Czym zajmują się fizycy jądrowi pracujący w centrach badawczych, takich jak ten, mieszczący się przy ulicy Eliasza Radzikowskiego w Krakowie? Zajmują się oni badaniem energii atomowej, co często określa się szerzej mianem nauk jądrowych. Co do takiego? To badania właściwości i zachowania jąder atomowych oraz cząstek subatomowych, które je tworzą. Chodzi o sprawdzenie i eksperymentowanie z właściwościami protonów, neutronów i innych cząstek subatomowych, które każdy z nas poznał w szkole. Nauki jądrowe obejmują również badanie procesów zachodzących w jądrze, takich jak reakcje i synteza nowych pierwiastków. Jednym z kluczowych obszarów fizyki jądrowej jest badanie procesu rozszczepienia jądra atomowego i tzw. fuzji jądrowej. Rozszczepienie jądra atomowego to proces, w którym cząstka rozpada się na dwa lub więcej mniejszych jąder, uwalniając przy tym dużą ilość energii. Z drugiej strony, fuzja jądrowa to proces odwrotny, w którym dwa jądra łączą się w jedno. Procesowi temu również towarzyszy wytworzenie się energii, która jest osobnym przedmiotem badań fizyków jądrowych. Przejdźmy więc teraz konkretnie do odpowiedzi na pytanie, czym od 1995 roku zajmują się polscy fizycy z Krakowa. Jednym z głównych obszarów badań w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN jest eksplorowanie struktury i zachowania jąder w różnych warunkach. Przykładem może być sprawdzenie zachowania atomów w wysokich temperaturach i gęstościach, a także badania reakcji jądrowych i syntezy nowych pierwiastków. Innym ważnym obszarem badań w Instytucie Fizyki jądrowej PAN jest wykorzystanie technik fizyki jądrowej w medycynie i przemyśle. Obejmuje to rozwój nowych technik obrazowania w diagnostyce medycznej, takich jak pozytonowa tomografia emisyjna. Bardzo podobną techniką wykorzystywaną przez polskich fizyków jest tak zwana emisyjna tomografia komputerowa pojedynczych fotonów znajdująca się swoje zastosowanie w radioterapii. Przeważająca część badań prowadzonych w instytucie realizowana jest we współpracy z czołowymi ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą. Chodzi tutaj zarówno o uniwersytety takie jak Cambridge, Oxford czy paryską Sorbonę, jak i o świat biznesu i współpracę z wiodącymi światowymi firmami. Naukowcy prowadzący swoje badania w Krakowie bardzo często biorą udział przy budowie, obsłudze i modernizacji eksperymentów i wszelkich międzynarodowych infrastruktur badawczych, takich jak Wielki Zderzecz Hadronów czy też Europejski Laser Swobodnych Elektronów. Co ciekawe, Instytut z Krakowa posiada w swoim portfolio rozbudowaną sieć współpracy także z placówkami ze wschodu. Przykładem takiej współpracy może być wspólna praca i obserwacje wykonane za pomocą teleskopu Czarnkowa. Wiele projektów i przedsięwzięć realizowanych przez Instytut jest również wpisanych na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej ogłoszoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Mapa ta ma za zdanie przedstawienie faktycznego potencjału polskiej nauki i wytypowanie najlepszych, najbardziej wartościowych przedsięwzięć naukowych. Skoro już wspomnieliśmy o narzędziach i projektach, takich jak Wielki Zderzacz Hadronów, warto wspomnieć o zapleczu infrastrukturalnym polskich naukowców. Chlubom Instytutu jest wybudowany z wykorzystaniem środków europejskich nowoczesny ośrodek przeznaczony do celów medycznych i do badań naukowych Centrum Cyklotronowe Bronowice. Od listopada 2016 roku w tym jedynym tego typu ośrodku w Polsce prowadzona jest terapia protonowa guzów nowotworowych. Terapia stała się tak popularna, że jest obecnie finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i stanowi podstawę walki z nowotworem. Radioterapia protonowa uznana jest za najbardziej precyzyjną formę leczenia tego typu. Jest to dlatego, że pozwala ona na leczenie choroby, jednocześnie maksymalnie oszczędzając zdrowe tkanki. Ze względu na jego gigantyczny potencjał, w Centrum Cyklotronowym Pronowice prowadzone są także międzynarodowe eksperymenty z zakresu fizyki jądrowej oraz radiobiologii. Podsumowując, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk jest światowej sławy instytucją badawczą, która wniosła znaczący wkład w dziedzinie fizyki jądrowej. Z silnym naciskiem zarówno na badania podstawowe, jak i nauki stosowane, placówka ta jest w czołówce badań jądrowych. To już wszystko w tym materiale z serii opowiadającej o instytucjach polskiej nauki. Jeżeli oglądasz nasze firmy w serwisie YouTube, pamiętaj o subskrypcji i włączeniu powiadomień, dzięki którym nie przegapisz kolejnych odcinków z serii oraz pozostałych materiałów.